zaryzykuj, poświęć czas na rekolekcje adwentowe. Z Apokalipsy według świętego Jana. Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz, to mówi Amen, świadek wierny i prawdomówny, początek stworzenia Bożego. Znam Twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę Cię wyrzucić z mych ust. Ty mówisz, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego mi nie potrzeba. A nie wiesz, że to Ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny, i ślepy, i nagi? Radzę Ci nabyć u mnie złota w ogniu oczyszczonego, aby się wzbogacił, i białe szaty, aby się przyodział, i by nie ujawniła się haniebna Twa nagość, oraz balsamu do namaszczenia Twych oczu, byś widział. Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. Obyś był zimny albo gorący. Bardzo radykalnie Pismo Święte stawia sprawę. Pan Bóg nie chce letniości. Pan Bóg nie chce letnich chrześcijan. Chce, aby chrześcijanin był gorący, gorliwy. Chce, żeby był wyrazisty, konkretny, odważny, żeby podejmował ryzyko. Przez cały czas rekolekcji mówiliśmy o ryzyku. Widzieliśmy, jak Maryja zaryzykowała, wchodząc w swoje powołanie. Kiedy Józef zaryzykował, postawił swoje plany na drugim miejscu i przyjął Maryję do siebie. Widzieliśmy, jak Elżbieta i Zachariasz zaryzykowali, nadając imię Jan największemu z proroków. Widzieliśmy, jak mędrcy ze wschodu zaryzykowali i poszli za gwiazdą, chociaż nie wiedzieli, gdzie dojdą. Jak bardzo Maryja również pięknie zaryzykowała, że szukała Jezusa, chciała Go znaleźć. W naszym życiu potrzeba nam bycia gorącymi chrześcijanami. Tymi, którzy podejmują ryzyko. Którzy czasem może nie są pewni, co ich czeka, ale którzy oddają się Bogu i podążają za Nim, niezależnie od wszystkiego. Potrzeba odważnych chrześcijan, odważnych osób świeckich, odważnych kapłanów, odważne siostry zakonne, odważnych zakonników. Pismo Święte mówi tak. Obyś był gorliwy i nawrócił się. Czas Adwentu to również czas nawrócenia. Czas, kiedy podejmuje na nowo spotkanie z Jezusem i z drugim człowiekiem. Tę gorliwość możemy wyrazić poprzez aktywne uczestnictwo w roratach, poprzez szczerą spowiedź, poprzez modlitwę, poprzez czytanie Słowa Bożego, poprzez więcej czasu spędzonego z naszymi najbliższymi. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Pan Bóg stoi u drzwi Twojego życia i puka. Czy Mu otworzysz? To już zależy od Ciebie. Otwórz Mu. Zaryzykuj. I zaryzykuj Mu również, wchodząc w ten rok duszpasterski, którego hasłem jest uczestniczę w życiu Kościoła. Zaryzykuj. Podejmij uczestnictwo aktywne w życiu Twojej parafii. Podziel się swoimi talentami, których przecież tyle masz. Swoim czasem, swoją radą, swoimi siłami. Pokochaj swoją parafię i współpracuj z kapłanami, którzy liczą na Twoją współpracę i Twoje zaangażowanie. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Otwórzmy drzwi Jezusowi, bo może już więcej nie zapuka. Może ostatni raz przychodzi, jak mówi jedna z pieśni. Otwórz Jezusowi, aby wszedł do Twojego serca i abyś wieczerzał razem z Nim, abyś poczuł Jego miłość i obecność. Pewien człowiek powiedział, że człowiek jest szczęśliwy wtedy,
kiedy kocha i czuje się kochanym. Ja Tobie życzę w tym Adwencie, żebyś rzeczywiście poczuł się bardzo kochanym przez Boga, przez Kościół, ale również, żebyś Ty zaryzykował, kochając innych. Chcesz posłuchać jeszcze raz? Chcesz wrócić do innych nauk rekolekcyjnych? Zajrzyj na radiojasnagora.pl.